Dzień dobry Państwu w nowym tygodniu z samego serca Super Ekspresu, z naszej redakcji Kamila Biedrzycka. To jest program Super Raport. Rozpoczynamy dziś. Dziś Państwa gościem były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co dzieje się w polskiej polityce, ale także jeżeli chodzi o Narodowy Program Szczepień. No bo przypomnę, że do końca marca już nikt, nawet najstarszy senior, nie umówi się na szczepienia, nie ma dawek, nie ma terminów, nie ma miejsc. Pytanie, czy rzeczywiście jest to tylko kwestia dostępności poszczególnych dawek szczepionki, czy złej organizacji szczepień. Michał Dworczyk, odpowiedzialny w polskim rządzie za szczepienia, właśnie przez cały czas tłumaczy, że to jest wyłącznie wina firmy farmaceutycznej Pfizer, która jest głównym producentem tych szczepionek, które do Polski docierają. Na razie jest w dalszym ciągu utrzymywana jest prognoza, która mówi o tym, że 3 miliony 100 tysięcy osób do końca marca zostaną zaszczepione. Podobno ci, którzy są zarejestrowani, w sumie dają taką liczbę. Szczepienia mają przyspieszyć od kwietnia, wtedy ma tych dawek w Polsce być zdecydowanie więcej, ale fakt jest taki, że wszystkie kraje Unii Europejskiej narzekają na niedobór dawek szczepionki na COVID-19. W związku z tym sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna. Ale pan prezydent Aleksander Kwaśniewski na pewno też będzie przeze mnie dzisiaj pytany o to, co dzieje się w Rosji. A w Rosji dzieje się bardzo wiele. W 66 miastach rosyjskich w weekend odbyły się protesty na znak solidarności z Aleksiejem Nawalnym, demokratycznym przywódcą rosyjskiej opozycji. Mnóstwo ludzi zatrzymanych, najwięcej od czasu, kiedy Władimir Putin jest prezydentem. Czy Putin boi się Nawalnego i jakie konsekwencje mogą mieć te protesty społeczne w Rosji, na ten temat z Aleksandrem Kwaśniewskim. No i o sondażach także słów kilka powiemy, bo w dalszym ciągu Prawo i Sprawiedliwość niepodzielnie na pierwszym miejscu sondaży. Co to powoduje i dlaczego tak jest, jeżeli duża część społeczeństwa jest, no delikatnie mówiąc, niezadowolona z polityki związanej właśnie z epidemią koronawirusa. Przypomnę Państwu, że przedsiębiorcy otwierają swoje biznesy. Mało tego, w wielu polskich miastach w ten weekend odbyły się bardzo huczne imprezy. Bardzo tłoczne imprezy. I bardzo nieładnie to wyszło, ponieważ żaden z uczestników nie miał na sobie maseczki. Przynajmniej tak pokazują filmy, które zapewne Państwo także widzieli, są dostępne w internecie. Wiele wątków, wiele tematów. Aleksander Kwaśniewski na początek, później Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Także zapraszam Państwa na te dzisiejsze spotkania, a już za chwilę, jak zwykle, Jan Złotorowicz. Startujemy. I ze mną już Jan Złotorowicz, wicenaczelny Super Ekspresu. Dzień dobry. Dzień dobry, Kamilo, dzień dobry Państwu. Jak te tam nagrody im się po prostu należały. Nie tym razem, bo jednak przypominam, no, że nawet premier apelował do ministrów, aby dali sobie spokój w tym trudnym okresie. To fajnie, że ministrowie pandemii słuchają swojego premiera. No jeden, jak nie widać, nie posłuchał. Minister Czarnek, jak sprawdziliśmy, 700 tysięcy złotych, ja zaraz tu doczytam w jakim okresie, między 20 października zeszłego roku a 8 stycznia tego roku, dokładnie 682 749 złotych i 57 groszy. Tyle Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło na nagrody i dla swoich i nauki, tak, przeznaczyło na nagrody dla swoich pracowników. Przyznanie nagród uznaniowych było powiązane z osiągnięciami pracowników i było zależnione m.in. od zaangażowania, przyjmowania inicjatywy w pracy, doskonalenia sposobów jej wykonywania. Musimy się na przykład zapytać przedstawicieli nauczycieli, co sądzą o tych nagrodach. Nieprawdopodobne też. Szok i niedowierzanie, tam tak, chyba padły takie słowa. No, rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego była mocno zdziwiona tym faktem. Ja może zacytuję, co Magdalena Kaszulańska tutaj mówi. Za te pieniądze można było w końcu stworzyć platformę do zdalnego prowadzenia lekcji. W końcu moglibyśmy się uzależnić od komercyjnych serwisów. No właśnie. No, chociażby usprawnić. Ja tam nie jestem rodzicem, ale każdy z Państwa, który no, ma dzieci, które ja uczą już się. Jestem. Więc wiesz, jak to i wygląda. I do szkolnego dziecka. I wiesz, jak to wygląda, to zdalne nauczanie. No tu należy. Akurat moja szkoła wyszła z tego 100% świetnie. Znaczy nie moja, ale tylko mojej córki. Wielu ludzi ale ma nie było niestety na co narzekać z tym problemy. I tu przede wszystkim należałoby dosypać pieniądze, a nie na urzędników. No cóż, pani Magdalena Kaszulanis, czyli rzeczniczka z SNP, mówi szoki niedowierzanie. Właściwie ja nie wiem, czy Państwo przeżywają szoki niedowierzanie. Chyba już się przyzwyczailiśmy, znaczy, ja zacytuję, że Prawo i Sprawiedliwość lubi nie tylko Czarnek się się wyłamał z tego, ale jakby też ciekawe są inne przykłady ministrów, którzy się wyłamali z tego jej prośby, bo na przykład w Ministerstwie Obrony Narodowej przyznano, przepraszam, jedną nagrodę w wysokości 4000 zł brutto. Otrzymał ją pracownik służby cywilnej za zdany egzamin językowy. Okej. Okay.
I w MSWiA wypłacono jedną nagrodę w wysokości 2,5 tysiąca brutto w związku z COVID-19. Taką dostaliśmy informację. No. My nie wiemy dokładnie za co. Restauratorzy tak mniej więcej, jak rozłożą tarczę na czynniki pierwsze, to miesięcznie mają około 200 zł. Tacy, którzy prowadzą ogromne biznesy. Ponieważ my się uwielbiamy, znaczy może uwielbiamy to złe słowo, ale ponieważ my bardzo często się oburzamy na różne urzędnicze nagrody, to ja muszę powiedzieć, że jak widzę, że jakiś minister przez cały ten okres dał 2,5 tysiąca nagrody, to to naprawdę świetnie o nim świadczy w zestawieniu z ministrem, który za ten czas wydał 700 tysięcy na nagrody. No tak. O szczegółach w dzisiejszym SuperEkspresie na stronie numer 2, gdyby ktoś z Państwa był ciekawy szczegółów, a myślę, że sprawa bardzo interesująca. Druga sprawa, równie interesująca, tylko niestety nie jest to dobra informacja, no bo nie ma terminów już nawet dla 70-latków, jeżeli chodzi o szczepienia. Najpierw apele, szeroka taka zakrojona może kampania, to zbyt dużo powiedziane, ale jednak i premier, i ministrowie, którzy przekonują, żeby się rejestrować, żeby się szczepić, no i że wychodzi to ważne. Na to, i wychodzi na to, że rządowa kampania promująca szczepienia przyniosła skutek, bo ludzie rzeczywiście chcą się szczepić, co naprawdę cieszę. Natomiast to, co przeraża, to to, że nie są w stanie się zaszczepić. No, jak już sama powiedziałaś, do końca marca rząd jest w stanie zaszczepić 3 100 000 osób. Twierdzą, że moce przerobowe, że się tak brzydko wyrażę, mają nawet na 11 milionów, tylko po prostu nie ma tych szczepionek. No, cały czas pada ten sam argument. Jak sama mówiłaś, jak wiemy, to jest argument, problem, z którym borykają się nie tylko polski rząd, ale w zasadzie wszystkie rządy Unii Europejskiej, więc coś jest na rzeczy. Natomiast też sytuacja, w której najpierw się ludziom mówi rejestrujcie się, potem te telefony nie działają, nie przychodźcie pod przychodnie, ale ludzie są zdezorientowani, dlatego wszyscy z Państwa, szczególnie którzy są w wieku 70+, albo mają kogoś 70+ rodzinę, to my też dzisiaj tłumaczymy, no bo co mają zrobić ci seniorzy? No tak, no cały czas pozostają to, co rząd mówi. Telefon, specjalna infolinia, specjalny numer komórkowy, na który można wysłać SMS-a. To wszystko zresztą podajemy w dzisiejszym tekście. Internet. I to wszystko mamy w dzisiejszym tekście, ale też. I nie przychodzić przed przychodnię. To jest taki duży apel. Bardzo ważne, rządu. Żeby rzeczywiście chyba nie ma to sensu. Nie ma to najmniejszego sensu. I teraz, a co mają zrobić ci szczęśliwcy, którym udało się zarejestrować? To też tu krok po kroku tłumaczymy, jak przygotować się do tego szczepienia. Na przykład bardzo ważna informacja, jeżeli ktoś bierze leki. Brać te leki normalnie rano i zjeść śniadanie. To też jest ważne, bo jak przeglądaliśmy się seniorzy, bardzo często z przyzwyczajenia przychodzą na badania. No tak, bo badania krwi czy z reguły naczczo. I tak dalej. Nie w tym przypadku. W przypadku szczepionki to może w ogóle zmienić ciśnienie i wpływać tylko szkodliwie. Więc tak, wszystko to, jak się przygotować, co zrobić, tu w SuperEkspresie podpowiadamy. I też no, już kończąc, dzisiaj też duży poradnik dla tych z Państwa, którzy wygrali walkę z koronawirusem, są już ozdrowieńcami, mają te przeciwciała. Krok po kroku podpowiadamy, co można zrobić, jak pomóc uratować innym życie. Warto zajrzeć do dzisiejszego SuperEkspresu. Zuzanna Stopa-Naszawicka napisała Poland, Burak, Republic. To tak, zostawiamy. Ja Państwa zostawiam w rękach Kamili i za chwilę prezydent Kwaśniewski, więc... Prezydent Kwaśniewski już na linii, tak, to już wiemy, już pozdrawiamy, zaraz się zobaczymy. Janek uciekł już. Janku, dziękuję. Poleciał, jutro wróci. Pokaż się jeszcze, pomachaj. Pokaż. Razie, tak. Pa, pa, do jutra. Zabieram to krzesło. Do jutra. To był Jan Złotorowicz, bardzo dziękuję. Już za chwilę były prezydent Aleksander Kwaśniewski specjalnie dla Państwa. Zaczynamy Ekspres Biedrzyckiej, zapraszam. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, gościem Super Raportu Państwa, gościem przede wszystkim. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. Panie prezydencie, kiedy przysłuchuje się pan, kiedy obserwuje pan ten narodowy program szczepień, tak bardzo hucznie i bardzo patetycznie nazwany, kiedy słyszał pan te wszystkie zapowiedzi tego, jaką mamy przepustowość, że kilkanaście milionów ludzi da się zaszczepić i teraz słyszymy, że no nie wychodzi, bo to wina Unii Europejskiej, która wynegocjowała niewystarczającą liczbę dawek szczepionki. To co pan sobie myśli? No myślę, że niewątpliwie cała akcja jest trudna, ale wydaje mi się, że no jest niedopracowana. Szczególnie ta komunikacja między obywatelami, a tymi, którzy zajmują się szczepieniami, szwankuje. Bo ja jestem też tu dobrym przykładem, ponieważ w swojej przychodni zgłosiłem się, że chcę się zaszczepić, no i czekam na jakikolwiek sygnał. No jeszcze oczywiście nie jestem w tej grupie 70+, więc spokojnie na to patrzę, ale no, byłoby dobrze wiedzieć mniej więcej, kiedy można się tego spodziewać, w jaki sposób i tak dalej. Ja doceniam fakt, że zaszczepienie wszystkich Polaków to nie jest takie banalne, to nie jest takie proste, no, ale wydaje mi się, że
że organizacja mogła być nieporównanie lepsza. Panie prezydencie, wszyscy podają przykład Wielkiej Brytanii i Izraela jako tych państw, które najlepiej radzą sobie, jeżeli chodzi o te, brzydkie to słowo, ale jednak się go używa, wyszczepialność społeczeństw. Bardzo dobre wyniki notuje i Wielka Brytania, i Izrael. Oba kraje są poza Unią Europejską i teraz coraz częściej pojawia się taki argument, że Unia jako wspólnota w sytuacji ogromnego kryzysu, największego chyba, w jakim w ogóle znaleźliśmy się od czasu funkcjonowania wspólnoty, no nie zdała egzaminu, po prostu. Trudno, szczerze mówiąc, odeprzeć ten zarzut. No ale też trudno go przyjąć, dlatego że, wie pani, jak spojrzy się, no, przez jaki pryzmat to oceniamy, bo jeżeli będziemy oceniać tylko przez akcję szczepionkową, no to jeszcze musimy dać sobie trochę czasu, bo to się dopiero zaczęło. Natomiast gdy spojrzymy na ilość osób, które zmarły, na ilość zachorowań, na straty gospodarcze, które zostały poniesione, to ja nie mam wrażenia, że Wielka Brytania jest tutaj w czołówce najlepiej dających sobie radę, wręcz przeciwnie. Unia działa w tej chwili, w moim przekonaniu, tak jak powinna, to znaczy zapewniła odpowiednio szybko u amerykańskich partnerów szczepionki. W tej chwili mamy też i szczepionki już europejskie. Nie wiem, co się stało u Pfizera w Ameryce, że on spowolnił tę produkcję i dostawy, bo tu jest główny problem. Natomiast wydaje mi się, że to, co należało zrobić, zrobiono. A poza tym pamiętajmy, że Unia jako wspólnota przygotowała ogromne pieniądze, które będą w walce z COVID-em wydawane i później w, jakby powiedzieć, leczeniu skutków tego COVID-u, szczególnie skutków gospodarczych. Więc w moim przekonaniu nie ma, oczywiście niezadowolenie będzie wszędzie. Ja zresztą mam swoją taką teorię, którą pani przekażę, żeby sprawdziła pani za czas jakiś. Mhm. Jak już ten COVID minie, to będzie pani widziała, jak ogromna większość rządów będzie upadać, dlatego że wtedy będą skumulowane pretensje. Pretensje o wszystko, o to, że nie było to wszystko tak jak trzeba, że ludzie umierali, że nie można było ich pożegnać na pogrzebach tak jak chcielibyśmy, że nie ma miejsc pracy, że przedsiębiorstwa są w kłopocie i moim zdaniem może rzeczywiście poza Nową Zelandią czy Singapurem czy takimi już krajami, które działają zupełnie inaczej od lat, to właśnie większość rządów będzie w tarapatach, włącznie z Polską. Czy to oznacza pana zdaniem, że będziemy mieli wcześniejsze wybory? Pan jest entuzjastą tego scenariusza, który jest pisany coraz częściej, bo wielu wydaje się, że nie ma na to szans. Inni twierdzą, że jak najbardziej, że Prawo i Sprawiedliwość w tym kryzysie nie da rady dotrwać jeszcze do roku 2023. To zależy od właśnie głębokości kryzysu i jak będą te surowe oceny tego czasu covidowego, czyli nastroje. Natomiast decyzje w sprawie przyspieszonych wyborów podejmuje się poprzez większość sejmową i wydaje się, że PiS może zdecydować, choć to jest bardzo teoretyczne w tej chwili, na taki manewr ucieczki do przodu. To znaczy, że jeżeli skutki kryzysu miały być dużo gorsze, na przykład w roku 2023, to być może lepiej zrobić wybory w roku 2022, no bo jeszcze wtedy ten szczyt, że tak powiem, negatywnych zjawisk będzie odległy. Więc ja bym tego nie wykluczał, ale też nie stawiał pieniędzy na taki scenariusz, że będą przyspieszone wybory. No tak, tym bardziej pani prezydent... Bardzo proszę. To, że dla opozycji nauka jest jedna, że trzeba być przygotowanym na oba scenariusze, to znaczy nie wolno dalej tracić czasu. No nie może być tak, że nagle okaże się, że PiS, który ma skłonność do takich gier, znowu zaskoczy i przeciwko PiS-owi stanie w tych przyspieszonych wyborach nieprzygotowana opozycja. A według pana opozycja dzisiaj traci czas? No już od dłuższego czasu niestety tak, dlatego że szczególnie główna partia opozycyjna, czyli Platforma Obywatelska, no jest w takim okresie smuty, no, który trwa już 5 lat i nie widać, żeby się skończył. Więc inne partie no, też jakby wielkiego rozwoju, mówię o partiach parlamentarnych, nie notują, bo ani Lewica, ani PSL. Natomiast ten byt partii Szymona Hołowni to jest na razie zjawisko ciekawe, ale wirtualne. Ciekawe, wirtualne i efekt świeżości chyba działa po prostu na razie, jak to z reguły w takich sytuacjach bywa. Panie prezydencie, ale prawda jest taka, bo właśnie a propos sondaży, ja co prawda nie przywiązuję się do nich szczególnie w sytuacji, kiedy mówimy o jednym, no ale wiadomo, że trendy pewne wskazują i trendy są rzeczywiście takie, że no, Prawo i Sprawiedliwość jest absolutnie niezagrożone w pozycji lidera. Wiemy, że Koalicja Obywatelska bardzo mocno traci, w tej chwili już ma niecałe 20% poparcia, no i rośnie bardzo szybko i właściwie depcze po piętach, bo mamy tutaj 18% według ostatniego sondażu Ibris. No właśnie Szymona
Szymona Hołownię i Polskę 2050. Wygląda więc na to, że z jednej strony ludzie są bardzo w Polsce niezadowoleni, bo ten bunt społeczny, o którym jeszcze za chwilę porozmawiamy, narasta, ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość nie traci pozycji lidera i nic nie wskazuje na to, żeby stracić ją miało. No tak, ale wie pani, to jest efekt wielu lat pracy, przede wszystkim skonsolidowania elektoratu. W koncepcie, którą przedstawił wiele lat temu Jarosław Kaczyński tym wyborcom, ona ciągle jest aktualna. No to jest polski konserwatyzm, taki, bym powiedział, katolicyzm bardzo tradycyjny. To jest granie na tej karcie, no nieco takiej narodowej, czyli niechęć do Unii, niechęć do Niemców, niechęć do Rosji i tak dalej. To jest jednak też awans ekonomiczny, który dokonał się wśród bardzo wielu ludzi, jest 500+, ale nie tylko, więc to jest także grupa ludzi, która uzyskała stanowiska i praca, więc stanowi taką armię zaciężną, która będzie walczyła o PiS do końca. To się zaczyna na mediach publicznych, a kończy się przecież na spółkach Skarbu Państwa, administracji różnego rodzaju. Także PiS i Kaczyński ten elektorat konsolidowali od właściwie 30 lat, a uzyskawszy władzę, dali wiele instrumentów, które powodują, że ta skala odchodzenia od PiS-u jest niewielka i tego bym tutaj nie spodziewał się, że nastąpi jakieś tąpnięcie. One bywają, jeżeli PiS popełni gruby błąd. Takim grubym błędem była ta ustawa o ochronie zwierząt. Futerkowa tak zwana. Mhm. W jakim stopniu cały czas takim niebezpieczeństwem utraty części elektoratu jest kwestia aborcji, czyli takie zaostrzenie prawa aborcyjnego, moim zdaniem dla istotnej części elektoratu tego tradycyjnego pisowskiego też jest nie do przyjęcia, bo ci ludzie po prostu chcą jakąś furtkę w takich dramatycznych sytuacjach mieć. Więc opozycja, jeżeli chce wygrywać, to musi bardziej liczyć na siebie i przekonywanie wyborców, tych, którzy są poza tradycyjnym elektoratem PiS-u, aniżeli liczyć na jakiś rozpad PiS-u czy trzęsienie ziemi wewnątrz. Panie prezydencie, ja wiem, że nie do końca lubi pan oceniać swoich następców, ale o to, co dzieje się w środowisku pana prezydenta Andrzeja Dudy, muszę pana spytać, bo rzeczywiście ostatnie wypowiedzi jego współpracowników szokują, odbijają się bardzo szerokim echem, jeżeli chodzi o polską opinię publiczną. Najpierw profesor Zybertowicz, doradca, który mówi o tym, że wysoka umieralność w Polsce to jest efekt tego, że mamy smoki, źle się odżywiamy. Bardzo szeroko to było komentowane. No i ostatni wywiad prezydenta Andrzeja Dudy, w którym powiedział, że polska policja jest bardzo profesjonalna i że właściwie powinniśmy się cieszyć, że podczas demonstracji, podczas strajków kobiet nikt nie zginął. Czy w środowisku prezydenta, czy tak zwanym dużym pałacu myśli się, co się mówi, czy że po prostu mówi się to, co się myśli? Myślę, że przedstawiają swoje rzeczywiście poglądy, tylko to, co mnie razi w tych wypowiedziach, to jest taki całkowity brak empatii, bo akurat od prezydenta i od jego ludzi należy wymagać pewnej miękkości, pewnej wrażliwości, gdy chodzi o ludzi. Ja zresztą zawsze uważałem i sam tak starałem się działać jako prezydent, żeby łączyć, żeby nie konfliktować dodatkowo, żeby nie używać i słów zbyt ostrych i takich bardzo dzielących decyzji, nie podejmować dzielących decyzji. To, co w tej chwili robi pan prezydent Duda, to jest zaprzeczenie właśnie tego działania dla wspólnoty. To jest ciągle wykluczanie kogoś z tej wspólnoty. Wyklucza się tych, co Zybertowicz wyklucza tych, którzy się źle odżywiają i uważa ich za winnych śmiertelności przy COVID-zie. Prezydent Duda mówi, że jak się prokuratorom nie podoba, to niech sobie zmienią zawód prawniczy. Demonstranci to niech się cieszą, że ich nie zabijają, bo przecież mogło być, bo gdzie drwa rąbią, to wióry lecą, czyli mogły być ofiary. Ja w tym widzę taki rodzaj takiego bezmyślnego, nie wiem, czy cynizmu, czy takiej poczucia siły, ale na pewno tu jest brak empatii. I ponieważ ja od prezydenta oczekuję, że będzie osobą łączącą, czyli będzie raczej pochylać się nad tymi ludźmi, którzy są w kłopotach, nawet jeżeli nie może im pomóc, bo w większości przypadków trudno przecież pomóc. Ale nie wiem, czy to jest jakaś dalekosiężna strategia, raczej wątpię. To jest taki może odreagowanie też tych problemów związanych z pandemią i z odosobnieniem
brakuje kontaktów i może przez ten brak kontaktów jest również utrata wrażliwości. Kolejny problem, który ma przed sobą i prezydent Duda i w ogóle rząd Zjednoczonej Prawicy, no i właśnie pytanie, jak duży to jest problem, to Joe Biden zaprzysiężony w ubiegłym tygodniu na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Doskonale wiemy, że jeszcze w kampanii wyborczej bardzo jasno mówił o tym, jak ważna jest dla niego praworządność, jak ważny jest cały system demokratyczny i jak bardzo no, trzeba uważać na kraje, które zaczynają tę praworządność gdzieś tam spychać na dalsze tory. W tym kontekście oczywiście pojawiła się nazwa Polski wśród państw, chyba wśród których nie chcielibyśmy być wymieniani. Niemniej no, wiemy doskonale i to już widać, że nie będzie to taka relacja, jaką rząd Zjednoczonej Prawicy miał z Donaldem Trumpem. Teraz pytanie, czy pana zdaniem my utrzymamy te dobre sojusznicze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, czy jednak to będzie takie zaostrzenie kursu głównie ze strony Amerykanów? Nie, utrzymamy te relacje, dlatego że no, z naszej polskiej strony to jest oczywiste, my potrzebujemy Stanów Zjednoczonych jako strategicznego partnera, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa przede wszystkim, ale dla Amerykanów Polska jest ważna, bo jest dużym krajem położonym w ważnym regionie, w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, a więc nie sądzę, żeby Amerykanie chcieli jakoś zamrozić te relacje z Polską. Myślę, że będą one odbywały się normalnie. Plus właśnie to, że będą zwracać dużo więcej uwagi na kwestie praworządności, niezawisłości sądownictwa i tak dalej, o czym Biden mówił. Raz moim zdaniem przesadził, no bo przy całym krytycyzmie, jaki ja mam do działań PiS-u, no to jednak Polski z Białorusią bym nie porównywał, a Bidenowi to się zdarzyło. Natomiast tu trzeba liczyć się z tym, że Amerykanie będą zwracać na to uwagę, że to będą tematy rozmów na poziomach politycznych, czy między ministrami spraw zagranicznych, czy między prezydentami, jeżeli do tego dojdzie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się będzie kłopotem. To jest to, że Biden będzie chciał odbudować dobre relacje z Unią Europejską, którą on szanuje, ponieważ Trump Unii Europejskiej nie lubił. On najchętniej by widział Brexit w każdym państwie i rozpad Unii. Więc Biden, który będzie chciał współpracować z Unią, będzie również patrzył, ile dany kraj wewnątrz Unii Europejskiej znaczy. I będzie chętniej pracował z tymi, którzy mają wpływ na całość Unii Europejskiej. Polska tego wpływu się pozbawiła. My z pozycji jednego z wiodących państw, a przynajmniej taką rolę moglibyśmy odgrywać, jesteśmy gdzieś tam na marginesie. My jesteśmy raczej twórcami kłopotów wewnątrz Unii Europejskiej, aniżeli twórcami wspólnych polityk Unii Europejskiej. I to jest moim zdaniem poważny minus i będzie osłabiało naszą pozycję w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Ale generalnie, strategicznie nie mam wątpliwości, że Amerykanie będą utrzymywać tutaj wysoki poziom kontaktów, bo Polska jest zbyt ważna w tym regionie, żeby można było ją zlekceważyć czy odpuścić, że powiem kolokwialnie. No tak, ale powiedział pan, że Stany Zjednoczone, że administracja Joe Bidena teraz bardzo mocno będzie kłaść nacisk właśnie na przestrzeganie takich podstawowych spraw jak praworządność. I pytanie, jak ten nacisk będzie wyglądał? Czy to będzie na zasadzie po prostu grożenia palcem i tłumaczenia mniejszemu partnerowi, że tak nie wolno? Czy oprócz tego, że powie się tak nie wolno, to pójdą za tym no, jakieś inne działania, które tegoż mniejszego partnera jednak skłonią do tego, żeby zastanowił się nad swoją strategią? Jeżeli chodzi chociażby o wymiar sprawiedliwości. To będziemy obserwować. Ja nie sądzę, żeby już w tej chwili taką taktykę, że tak powiem, polityczno-dyplomatyczną nawet Amerykanie mieli przygotowaną. Ale powiem pani coś, co może w Polsce jest mniej znane. Otóż za chwilę sekretarzem stanu, czyli ministrem spraw zagranicznych w Ameryce będzie Antony Blinken. To jest wytrawny dyplomata, którego ojczym, a którego wychowywał, Samuel Pizar, był z Polską bardzo związany, bo był urodzony w Białymstoku, był Żydem uratowanym z Holokaustu i tym, który do Polski zachował sentyment, bo ci uratowani z Holokaustu często tego sentymentu do Polski wielkiego nie mają. Ale Samuel Pizar miał ten sentyment, to w ogóle wspaniały człowiek, prawnik, napisał zresztą tekst do jednej z muzycznych dzieł Bernsteina. Znam go osobiście, byliśmy w dobrych relacjach, poznałem też syna, więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten Antony Blinken, który dla niego Polska to nie jest ziemia nieznana, to nie jest kraj odległy, to jest coś, co jest bardzo bliskie jego rodzinie, ma tutaj różne, że tak powiem, swoje własne doświadczenia, więc niewątpliwie
będzie można z takimi ludźmi rozmawiać, ale nie można liczyć na taryfę ulgową, nie można liczyć na to, że oni powiedzą, no dobra, no to już trudno tam, niszczycie to niezawisłe sądownictwo, ale darujemy wam to. To na pewno będzie temat rozmów, natomiast jakie mogą być użyte instrumenty mocniejsze niż tylko perswazja dyplomatyczna, no to zobaczymy. Ja w tej chwili nie sądzę nawet, żeby sami Amerykanie wiedzieli jeszcze, co tutaj można zrobić. Czy według pana Joe Bidenowi uda się zasypać gigantyczny podział w amerykańskim społeczeństwie, chyba największy, jaki od lat w Stanach Zjednoczonych można obserwować? Doskonale wiemy, jakie są podziały, wiemy, ile głosów zdobył Donald Trump, wiemy, jaki procent z tych oddanych na Trumpa głosu to są jego niemalże wyznawcy, którzy nawet namawiają go do założenia trzeciej, poza demokratami i republikanami, partii. No tam sytuacja jest bardzo trudna i właśnie także w kontekście tej polityki międzynarodowej zastanawiam się, czy w ogóle na początku swojego urzędowania Biden na politykę międzynarodową będzie miał czas, bo dużo ma rzeczy do posprzątania na swoim podwórku, mówiąc nieładnie. Znaczy na pewno, to on zresztą powiedział w swojej mowie inauguracyjnej, to jest ilość wyzwań, która by starczyła na 5 prezydentur, a to się zdarza w jednej, bo przecież trwa COVID, jest problem recesji gospodarczej, kwestia relacji z Chinami, są zagrożenia terrorystyczne, cyberterrorystyczne i tak dalej, więc klimat na pewno zaczyna w niełatwej sytuacji, ale pani zaczęła od podziału. Powiem tak, oczywiście on tego podziału nie załata, bo to jest za trudne, ale może go złagodzić, a to już byłby duży krok naprzód. I jeżeli myślimy, jaki polityk amerykański mógłby to zrobić, to jest Joe Biden. Mhm. Właściwie ja prawie wszystkich znam, czy mam pojęcie, kto jest tam kto, i uważam, że takiej postaci, która by miała tyle siły jednoczącej i tyle właśnie tej empatii, jak Joe Biden, to tylko miał już nieżyjący niestety John McCain, który kandydował z partii republikańskiej kiedyś przeciwko Obamie. Więc to stwarza szansę. Myślę, że Biden będzie starał się przekazywać i przekonywać część zwolenników Trumpa, żeby z tej drogi takiego twardego trumpizmu zeszli, ale na pewno znacząca część pozostanie z Trumpem. Teraz pytanie, co Trump może z tym milionowym poparciem zrobić, to jest interesujące, bo jeżeli on będzie decydował się zakładać swoją partię, jaką mówią, partię patriotów i tak dalej, no to jego głównym przeciwnikiem nie będzie Joe Biden i nie demokraci, tylko głównym przeciwnikiem Donalda Trumpa. To republikanie, których on po prostu rozwala od wewnątrz i de facto uniemożliwia im wygrywanie wyborów w przyszłości. Więc ja myślę, że Trump, jak już ochłonie, to przekona się, że te różne projekty polityczne to nie jest łatwe i że będzie napotykał tutaj kolosalne kontry, dlatego że, jak mówię, grozi to podstawą tego systemu dwupartyjnego, jaki w Ameryce działa od już długiego czasu. Zobaczymy, życzmy Bidenowi jak najlepiej, bo mówiąc szczerze, jak sobie zastanawiam się, jak mógłby wyglądać świat z Trumpem przez kolejne 4 lata, no to naprawdę dobrze, że mamy Joe Bidena, czyli polityka kompetentnego, odpowiedzialnego, empatycznego i przewidywalnego. Czyli nie będziemy musieli czytać co rano tweeta, żeby dowiadywać się, w którą stronę skręciła szalona polityka prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i to pewnie jest duży wpływ na to, jakie on będzie miał plany polityczne, będzie miało to, jak się zakończy procedura impeachmentu. Pana zdaniem to w ogóle jest realne, że ona zakończy się, mówiąc krótko, postawieniem Donalda Trumpa w takiej sytuacji. No właśnie. Jak dalece będzie chciał, żeby realizować ten projekt polityczny, bo jeżeli okaże się i republikanie, od których głosów zależy, czy będzie impeachment, czy nie, dowiedzą się, że Trump jednak chce tworzyć partię, która będzie rozbijała w jakimś sensie partię republikańską, to wtedy ten impeachment może być całkowicie realny, bo argumenty są mocne. No, wie pani, ten zamach na Kapitol, który się dokonał jakby za przyzwoleniem prezydenta, to jest rzecz bez precedensu, więc tu nie ma co w ogóle zastanawiać się. Natomiast impeachment już po złożeniu urzędu miałby tylko jeden skutek. No, w gruncie rzeczy wykluczałby Trumpa jako osobę z polityki na zawsze. No tak, a wracając do komentarzy z Polski, panie prezydencie, nie wiem, czy pan słyszał, że były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski twierdzi, że ten atak na Kapitol to tak naprawdę Antifa i prowokatorzy. Więc
tak, no, uzupełniając. Ale Waszczykowski już przeszedł od dłuższego czasu do obozu trumpistów i on we wszystkie te spiskowe teorie wierzy. I on wierzy również, że wybory były sfałszowane w Stanach Zjednoczonych. No chociaż wszystkie sądy, włącznie z Sądem Najwyższym, stwierdziły, że nie. A pamiętajmy, że Sąd Najwyższy został w ogromnej części zdobyty czy zdominowany przez konserwatywnych prawników. Panie prezydencie, ale nie, czy amerykańska... Tam jest ten kłopot, że oni mają swój alternatywny świat i oni w ten świat wierzą. Więc dziwię się, że Witold Waszczykowski do tego się dołączył. Ja mam wrażenie, że to nie dla Witold Waszczykowski, że duża część Zjednoczonej Prawicy dokładnie taką opinię ma. I właśnie ostatnie już pytanie w tej kwestii, panie prezydencie, z takiego praktycznego punktu widzenia. Czy administracja amerykańska odnotowuje takie rzeczy, takie wypowiedzi, to, że te gratulacje od prezydenta Dudy wyszły tak późno, że one też nie wyglądały do końca tak, jak powinny, bo Kamali Harris bardzo konsekwentnie prezydent Duda zapomina. Czy to jest rzecz ważna w takich stosunkach międzynarodowych, czy to jest tylko jakiś tam element, który tak naprawdę dla amerykańskiej administracji nie ma większego znaczenia? To jest rzecz zauważana, dlatego Amerykanie nie po to mają dużą ambasadę w Polsce i tylu tam pracowników, żeby tego nie widzieć, więc na pewno ktoś to widzi, odnotowuje i w jakichś tam notatkach dla Departamentu Stanu to jest. Natomiast w dobrej polityce trzeba oddzielić rzeczy ważne od rzeczy drugorzędnych. Ja myślę, że Biden i demokraci to są ci politycy, którzy wiedzą, co jest pierwszorzędne, czyli kwestie strategiczne, bezpieczeństwa, naszej roli tutaj w umacnianiu demokratycznej Ukrainy na przykład. I to są ważniejsze tematy niż takie kwestie, co były minister powiedział, czy kto tam o czym bredzi. Więc odnotowywane to będzie i jest, ale wielkiego wpływu moim zdaniem mieć nie będzie. No chyba, że to stanie się jakby głównym nurtem polskiej polityki w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To byłaby katastrofa, ale ja ufam, że i Andrzej Duda, i Mateusz Morawiecki, i minister Rau są rozsądnymi ludźmi i wiedzą, że prezydenci amerykańscy się zmieniają, administracje się zmieniają, a relacje z Ameryką muszą być na dobrym poziomie. No to jest zasadnicza kwestia. Panie prezydencie, czas nam się kurczy, niestety nieubłaganie. A jeszcze dwa bardzo ważne wątki, które chciałam poruszyć. Jeden dotyczy tego, co dzieje się już nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Rosji. Rzeczywiście takich obrazków, jakie oglądaliśmy w weekend, nie widzieliśmy na ulicach Rosji dawno. W 66 miastach rosyjskich doszło do gigantycznych protestów w obronie Aleksieja Nawalnego, który ostatnio został skazany na 30 dni aresztu po powrocie do Rosji właśnie. Prawie 2000 osób zostało zatrzymanych, w tym żona Aleksieja Nawalnego, Julia, i jego współpracowniczka. Czy to jest najwięcej w ogóle od czasów, kiedy Władimir Putin jest u władzy? Mam na myśli oczywiście liczbę zatrzymanych osób. Czy to świadczy o tym, że Nawalny tak naprawdę jest pierwszą osobą, której realnie Putin się boi? Nie mam wątpliwości, że tak jest, że on uznaje Nawalnego oczywiście za poważne zagrożenie. Stąd te wszystkie próby usunięcia czy zamordowania Nawalnego. I te demonstracje, one, wie pani, są, to ciągle trzeba wiedzieć, w zderzeniu z siłą państwa rosyjskiego to nie jest dużo i to nie są demonstracje, które przewrócą Putina czy ten kraj, ale sam fakt, że one odbywają się poza, nie tylko w Moskwie i w Petersburgu, co było tradycyjne, bo to są najbardziej liberalne miasta w Rosji, ale w 66 miejscach, czyli miejscowościach i większych, i mniejszych, to świadczy o pewnej powszechności tego zjawiska i ma ten ruch lidera, jest Nawalny. A więc jakby te dwa warunki są spełnione, żeby już z tego coś się urodziło. Znaczy jest powszechność ruchu, jest lider, który w dodatku jest miszczony, a więc powstaje cała ta martyrologia wokół Nawalnego, co w polityce jest bolesne, ale przydatne. No a po trzecie, argumenty Nawalnego są też dla większości Rosjan, szczególnie młodych Rosjan, oczywiste. To jest korupcja. On mówi o tej skorumpowanej władzy. On mówi o kochankach Putina, które otrzymywały stanowiska państwowe, ogromne pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I to działa jako taki prosty argument, że dość tej skorumpowanej władzy. Na ile to się będzie dalej rozwijało, trudno powiedzieć. No właśnie chciałam zapytać pana, czy według pana to jest początek jakiejś rewolucji w Rosji? Czy to jeszcze za wcześnie, żeby takie prognozy za wcześnie stawiać? O rewolucji, w ogóle w sprawie rewolucji w Rosji trzeba mówić ostrożnie, ponieważ oni mają tutaj sporo doświadczeń. Natomiast wydaje mi się, że to jest ruch, szczególnie ruch młodego pokolenia, który będzie wzrastał. On poza w jakimś sensie zachętą również jest to, co się dzieje na Białorusi dla tych młodych ludzi. Proszę także pamiętać, że
To jest element tego jakby niedoceniania tej tyranii czasu. Putin został premierem w roku 2000, a później prezydentem, jest na czele tego państwa już 21 lat. No jeżeli patrzymy, że wśród tych demonstrantów są 16-latkowie, 17-latkowie, to oni innego świata jak ten nie Putina znają. Nie znają. Więc takie oczekiwanie, że coś tu musi się zmienić i że pora na to, ono będzie rosło. Wydaje mi się, że Putin nie ma wielu argumentów wobec tego młodego pokolenia, żeby ich przeciągnąć na swoją stronę, a z drugiej, a poza tym on też nie jest gotowy do jakichś zmian personalnych. Ja nie wierzę w tę opinię, że Putin szykuje się do już zakończenia swojej prezydentury, szuka jakichś następców. Wydaje mi się, że ten układ Putina i jego najbliższego otoczenia, gdzie jest mnóstwo interesów przecież, on się petryfikuje, on będzie trwał. Więc raczej spodziewałbym się wzrastającej liczby tych demonstracji, demonstrantów, ale ciągle jeszcze nie na takim poziomie, żeby dokonywało to jakiejś wielkiej zmiany politycznej. A przyszłość Nawalnego jak pan widzi, panie prezydencie? Ostatnie zdanie o Nawalnym, bo najbardziej interesujące jest to, co, jak on sobie będzie chciał poradzić z Nawalnym. Bo jeżeli Nawalny podjął decyzję, oczywiście ryzykowną, ale świadomą, wrócił do Rosji, wiedząc, na co się naraża, bo z punktu widzenia Putina Nawalny gdzieś tam siedzący w Berlinie, Londynie nie jest wielkim problemem. Natomiast Nawalny nawet w łagrze, skazany na kilka lat, to jest ciągle symbol, wokół którego może się organizować właśnie to młode pokolenie. To tylko pytanie, panie prezydencie, czy nagle o Nawalnym słuch nie zaginie? Czy nie będzie tak, że się na przykład ale bardzo mocno tak przeziębi, tak, albo że będzie jakaś bójka w więzieniu, no albo coś takiego się wydarzy, że Nawalny zniknie po prostu. Cokolwiek wydarzy się z Nawalnym, a nie daj Boże, gdyby on zginął, to nikt nie uwierzy, że to nie było zaplanowane, zadecydowane i uplanowane. Więc gdybym był dzisiaj na miejscu Putina, to bardzo bym się troszczył o zdrowie Nawalnego, dlatego że jeżeli zdarzyłoby się przypadkiem, że rzeczywiście zapada na jakąś chorobę bez udziału Putina, to i tak Putin będzie za to odpowiedzialny. I tak wszyscy powiedzą, że to jego wina. Jeśli chodzi o Unię Europejską, raz jeszcze, mnóstwo mamy wypowiedzi polityków, tweetów na Twitterze właśnie z hashtagiem Free Nawalny. Wszyscy apelują bardzo szeroko i bardzo energicznie, pełni pasji do Władimira Putina, aby jednak Nawalnego uwolnił, aby w Rosji się sytuacja demokratyzowała. A ja szczerze mówiąc zastanawiam się nad tym, czy ktokolwiek przestraszył jeszcze kiedykolwiek Putina hashtagiem. I w związku z tym jest kolejny taki kamyczek do ogródka Unii. Ale... Tak, ale czy to nie jest za mało? Czy Unia Europejska jednak nie ma narzędzi, nie ma jakichś instrumentów, które spowodowałyby, że jednak ta polityka Putina troszkę się zmieni? No bo wiemy, że działają sankcje, tylko pytanie, czy one są wystarczające. Dziś pani jakoś wstała antyunijną nogą. Nie, nie, panie prezydencie, absolutnie. Chcę pani powiedzieć, że Unia przecież zrobiła rzecz bez precedensu i to powyżej jakichkolwiek oczekiwań, bo raczej wszyscy sądzili, że jak po tym 14 roku, kiedy nastąpiła agresja rosyjska na Krym i na Donieck, że też ta reakcja będzie słaba, to przecież reakcją są sankcje, które są utrzymywane do dzisiaj. To już jest prawie za no chwilę tak, będzie tylko 7 ja się lat. Zastanawiam, czy one są wystarczające, czy one są według pana wystarczające? One moim zdaniem są bardzo dotkliwe, bardzo dokuczliwe, bo gospodarka rosyjska nie może się otrząsnąć. Pieniądze bardzo wielu ludzi są zamrożone, nie mogą z nich korzystać. To samo z możliwości podróżowania i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to właśnie niezadowolenie społeczne, które ma także podłoże ekonomiczne, no to jest paliwo dla Nawalnego, więc wie pani, tu ja bym... No, Unia zrobiła też bardzo wiele, uratowując mu życie, no, powiedzmy sobie jasno. No, gdyby on został wtedy w tym Omsku czy gdzieś, no to już byśmy mówili o nieżyjącym Nawalnym. A to jednak, że go wywieziono do, że pani Merkel i kto tam jeszcze naciskał, spowodowali, że Putin zgodził się na to, żeby on mógł pojechać. Mało tego, przecież wiedzieli, że wywiezienie Nawalnego do Europy oznacza, że przebadają go i będzie wiadomo, że to jest, że był otruty, że to nie był żaden jakiś tam przypadek. Więc wie pani, no zdajmy sobie sprawę. To są tematy, gdzie często właśnie taka deklaracja i tak dalej, to jest maksimum, co można zrobić, no bo przecież trudno z tego powodu rozpoczynać walkę militarną. Ja uważam, że Nawalny, mając to dzisiaj poparcie Zachodu, jest tym bardziej trudnym orzechem do zgryzienia dla Putina. Bo jak mówię, cokolwiek by się stało dzisiaj z Nawalnym, to i tak oskarżenie będzie wobec Putina, że to on spowodował, więc...
Nie jest tak źle z tą Unią. Panie prezydencie, to jeszcze na sam koniec wracamy na polskie podwórko, a właściwie do tego, co dzieje się, jeśli chodzi o polską gospodarkę, polskie przedsiębiorstwa upadające raz po raz. Sytuacja ze względu na COVID-19, na lockdown właściwie, no bo tak to trzeba nazywać, na to zamknięcie gospodarki jest bardzo, bardzo trudna. Na tyle trudna, że przedsiębiorcy no, rozpoczynają jakiś taki ruch anarchistyczny, można powiedzieć, nie bacząc na to, co mówi rząd, nie bacząc na obostrzenia, jakie są w związku z COVID-19 wprowadzone. Otwierają swoje biznesy, otwierają swoje restauracje, kluby, twierdząc, że no, muszą się ratować, muszą ratować siebie i swoje rodziny. Pan te, w cudzysłowie rzecz jasna, żebyśmy znali proporcje, ale jednak anarchię rozumie, czy uważa, że jest to zachowanie absolutnie nieodpowiedzialne? Wie pani, no, ludzie przyparci do muru, czy w sytuacji takiej, gdzie rzeczywiście już nie mają pieniędzy nawet na utrzymanie rodziny, no, mogą robić te rzeczy i trudno tego wręcz nie rozumieć. Natomiast ja nie rozumiem postawy choćby prezydenta Rzeczpospolitej w tej kwestii, bo to jest właśnie to miejsce, gdzie on mógłby pokazać po pierwsze swoją wrażliwość, zrozumienie problemu i próbę znalezienia rozwiązania, bo ci przedsiębiorcy, nie wiem ile mogą demonstrować czy protestować, to oni prędko z premierem spotkać się nie spotkają. Natomiast prezydent, wiedząc o tych problemach, mógłby z premierem rozmawiać, jak złagodzić pewne rzeczy, bo w moim przekonaniu w niektórych kwestiach myśmy poszli za daleko i rezultat będzie taki, że tak będzie po polsku, że z jednej strony będą obostrzenia, a z drugiej strony nic z tego nie będzie wynikało, bo ludzie będą robić swoje. Wie pani, ja widzę, jak to się dzieje choćby tu, gdzie jestem, czyli w Szwajcarii. Hotele działają, oczywiście w reżimie sanitarnym. Stoki działają w reżimie sanitarnym. Restauracje są zamknięte, ale mogą produkować na wynos i to też działa. Tu nie ma żadnej paniki, a przede wszystkim tu nie ma zmiany reguł z dnia na dzień. Jeszcze dodatkowo mówimy o kraju zamożnym, gdzie te środki pomocowe dla tych, którzy tracą, no nie są też małe. Oni przeznaczyli też dużo, dużo tych franków na to wsparcie. Ale sądzę na przykład, że gdyby zwrócili się do mnie hotelarze z Wisły o pomoc, ja myślę, że gdyby na przykład nie tworzyć fikcji, że hotele są zamknięte i tak są pełne, tylko stworzyć właśnie taką zasadę, że są otwarte, ale w reżimie sanitarnym i więcej. Jest bardzo duża kara, jeżeli ten reżim nie jest realizowany. Kara na tych hotelarzy czy restauratorów. Więc sądzę, że należy tych przedsiębiorców, którzy są już przyparci do muru, wysłuchać. I widziałbym tutaj rolę taką właśnie koncyliacyjną, wyjaśniającą dla prezydenta Rzeczpospolitej. No bo problem jest, no i trzeba z nim się zmierzyć. Panie prezydencie, pan jeszcze poruszył bardzo jeden ważny, wydaje mi się, wątek, czyli taki, że władza nakłada jakieś nowe przepisy, nakłada obostrzenia, chce je egzekwować, ale społeczeństwo przestaje już się tej władzy bać. Czyli mówiąc krótko, chyba nie ma nic gorszego dla władzy, którą się po prostu ignoruje lub której zaleceń się nie przestrzega. To chyba jest bardzo niewygodna i trudna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, bo no nie ma nic gorszego, jeżeli władzy się nie słucha albo się z władzy śmieje. No, tak to jest, tylko wie pani, w dodatku mówimy o społeczeństwie polskim, które z natury jest dość przekorne. My nie jesteśmy najbardziej zdyscyplinowanym, takim posłusznym, że tak powiem, posłuszną nacją, ale tym bardziej wiedząc o tym, trzeba robić to z głową. No, w moim przekonaniu, jeżeli te chodził czy hotele, czy te kluby fitness, jeżeli by przyjąć, że rzeczywiście mamy sensowny reżim i wpuszczamy tylko tyle osób, które mogą tam poćwiczyć, no to jest lepsze niż na przykład tworzenie fikcji, że to jest dla sportowców i nagle okazuje się, że każdy jest sportowcem, że mamy tylko przygotowujących się na Igrzyska Olimpijskie. 30 milionów Polaków się szykuje na Olimpiadę. No wie pani, nieprzemyślane decyzje są nie do wykonania, albo właściwie ośmieszające i ośmieszenie być może jest największą karą, jaką może władza. No, tym bardziej, że tutaj rewolucja zada własne dzieci w cudzysłowie, no bo przecież słyszał pan o przypadku Jadwigi Emilewicz i tego, że jej synowie zostali właśnie na taką listę sportowców wpisani, więc właściwie władza ośmiesza się sama trochę. Tak to wygląda. No tak, no nawet nie trochę, bo część tych obostrzeń na pewno jest przesadzona, a szczególnie w tych momentach, w których było wiadomo, że tego się nie da opanować. No, jeżeli są ferie, jeżeli ludzie mają wolne, no to było jasne, że pójdą na te stoki. Widziałem zdjęcia przecież, gdzie niby jest zamknięte i tak pełno ludzi tam jest. No. Ale jeżeli to PiS-owi odpowiada, że taką fikcję tolerują i sami ją tworzą, no to cóż ja na to poradzę.
Bardzo dziękuję. Stawiamy kropkę. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski Państwa gościem, Bogaciem Ekspresu Biedrzyckiej. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, panie prezydencie, i do zobaczenia następnym razem. Dużo zdrowia dla wszystkich Państwa i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Już za chwilę dla Państwa Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście o kwestiach COVID-u i właśnie buntu przedsiębiorców także rozmawiać będziemy. I właściwie tego, jak władza ma jeszcze zamiar pomóc przedsiębiorcom, którzy już, jak powiedział prezydent Kwaśniewski, stanęli przed ścianą. Ale oczywiście od szczepionek zaczniemy, bo to jest sprawa, która budzi największe emocje. Dziś oficjalnie rozpoczęły się już szczepienia osób 70+, ale właściwie oczywiście głównie jeszcze tych starszych, czyli 80+. Niestety informacja jest taka, że do końca marca nie ma już miejsc, nie ma już dawek, nie ma już zapisów na szczepienia właśnie. Pytanie więc, jak to będzie wyglądało i jak to będzie wyglądało dla nas, młodszych, którzy prawdopodobnie, jeżeli to wszystko będzie szło w tym tempie, zaszczepią się mniej więcej za jakieś 4-5 lat. No, sytuacja bardzo trudna, ale przypomnijmy sobie, zanim Radosława Fogla przywitamy, co na ten temat mówi minister Michał Dworczyk, ale także lekarz dr Hamankiewicz, który ostatnio w piątek bodajże był naszym gościem. Także oddajemy panom głos, a już za chwilę Radosław Fogiel. Proszę Państwa, zgodnie z umową wynegocjowaną z Komisją przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek, która pozwala na zaszczepienie 3,1 miliona Polaków. I dzisiaj mamy już zajętych terminów zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia ponad 3 miliony osób. Co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek. Nie mamy już wolnych terminów, ale to nie wynika z problemu systemu, który został w Polsce stworzony, aby szczepić Polaków. To wynika z braku szczepionek. Dlatego chcieliśmy dzisiaj bardzo mocno zaapelować do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, aby jutro zostali w domach i nie szli do swoich przychodni, aby nie szli do POZ-ów. Wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane. Tym samym rozdysponowane zostały już wszystkie szczepionki, które dostarczą nam producenci do 31 marca, czyli właśnie te ponad 3 miliony szczepionki dla ponad 3 milionów osób. I tu jest problem etyczno-moralny. Czy nie powinno to być tak, że po raz kolejny minister zdrowia, wszystko jedno, czy lekarz, czy nie lekarz, ale on naprawdę nie wie lepiej, jak wygląda pacjent Jan Kowalski, czy Jana Kowalskiego zaszczepić, czy Andrzeja Nowaka, bez względu na to, kto, jakie osoby pod tym nazwem się kryją. Powinniśmy jednak bardziej wierzyć lekarzom, chyba głównie tym z POZ-u, którzy powinni mieć możliwość zadecydowania, możliwości zaszczepienia tych, których ewentualna infekcja może po prostu zabić. I tobie niestety ulega, nazwijmy go, lekarz POZ-u, który zna swoich pacjentów. Minister zdrowia żaden nie zna pacjentów. Operuje statystyką globalną i siekierką układa kolejność do szczepienia. Ja to naprawdę, rozmawiamy w tej chwili z oddziału covidowego. Zapewniam Państwa, że niektórzy 90-latkowie całkiem dobrze znoszą tą chorobę, a zdarza się, że 40-latkowie, którzy w szczególności mają pewnego rodzaju ułomności, tak to nazwijmy, ciężko przechodzą, niektórzy wręcz. To jest ich ostatnia choroba w życiu. Nasz gość już widzę na miejscu. Oficjalnie jeszcze raz witam. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. To tak jeszcze kuchnię zdradzę, bo zawsze przy Radosławie Foglu widzieliśmy Janosika. On spadł tuż przed wejściem na antenę. Ja mam nadzieję, że to nie jest zły prognostyk przed naszym spotkaniem, panie pośle. Myślę, że nie. Myślę, że to jest tylko dowód na to, że grawitacja działa. Oczywiście, gdyby spadł, jak jesteśmy na antenie, pewnie
Pewnie zyskalibyśmy dużo klików, no niestety. Niestety nie spadł przed, przewidzieć. Dobrze, ale kliki u nas i tak zawsze dają radę, więc zaczynamy, panie pośle, od tematu szczepionkowego. Rzeczywiście on jest bardzo trudny, bardzo skomplikowany. Słyszał pan, mam nadzieję, to, co mówił lekarz Maciej Hamankiewicz tuż przed naszym wejściem na antenę. Mówił o tym, żeby bardziej zaufać lekarzom i że to właściwie lekarze powinni decydować o kolejności szczepień, bo to lekarze POZ-ów, to ci, którzy spotykają się z pacjentem najlepiej wiedzą, kto tej pomocy potrzebuje szybciej, że sama cezura wiekowa no nie jest wystarczająco odpowiednia. Może rzeczywiście warto zastanowić się nad tym, panie pośle, żeby no więcej władzy w cudzysłowie właśnie w kwestii szczepień oddać lekarzom. To jest kwestia pewnie zbyt głęboka, żeby ją tutaj w kilku zdaniach poruszyć, więc mogę odnieść się do paru dosłownie kwestii. Jedna to taka, że wiadomo, każda strategia tego rozmiaru, to jest strategia narodowa dotycząca wszystkich Polaków, musi opierać się na danych statystycznych, bo nie da się takiej strategii dla każdego z osobna przygotować. Dane statystyczne mówią jasno, osoby po 80 roku życia są najbardziej narażone na śmierć w wyniku koronawirusa. I oczywiście zdarzają się wypadki zgoła inne, ale to rząd musi opierać się na statystykach. To jest sprawa jedna. Druga sprawa jest taka, że oczywiście lekarz podstawowej opieki zdrowotnej możemy uznawać, że lepiej zna swojego pacjenta, ale są na przykład pacjenci, którzy nie korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej, bo czują się dobrze, czuli się dobrze w ostatnich latach, nie mieli takiej potrzeby. No, czy te osoby miałyby wówczas być wykluczone? Raczej nie. No, taki pomysł ma plusy i minusy. I trzecia rzecz, no bardzo przykra, ale no niestety danie tej władzy zupełnej lekarzom, przy całym szacunku do wszystkich lekarzy, i jestem absolutnie przekonany, że w większości przypadków do takich sytuacji by nie dochodziło. Ale mieliśmy przykład z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Szpital, który otrzymał dawki szczepionek zgodnie ze złożonym zamówieniem do Agencji Rezerw Materiałowych. I co się stało? No, te dawki poza kolejnością, poza personelem szpitalnym zostały przekazane Panie pośle, znanym postaciom ale dobrze, ja to wszystko rozumiem. Rzeczywiście to wzbudziło kontrowersje i sytuacja była bardzo trudna, ale naprawdę, panie pośle, ale nie, jeszcze sekundkę, nie, bo to jest a propos do tego, co pan mówi, zaraz pan będzie kontynuował, tylko naprawdę woli pan, żeby dawki szczepionki wylądowały w koszu na śmieci niż w ramieniu artystów? No chyba jeżeli wiadomo było, że trzeba je wykorzystać na ostatnią chwilę, no to dobrze, że trafiły do kogokolwiek, czy nie? Nie, pani redaktor, naprawdę proszę nie powtarzać tych nieprawd, bo one zostały zdementowane i sfalsyfikowane już dawno. Tam żadne dawki szczepionki by się nie zmarnowały. Mieliśmy informację najpierw przekazywaną przez pracowników tej jednostki, a później sprawdzoną przez kontrolerów Ministerstwa Zdrowia. Tam było co najmniej kilkadziesiąt osób personelu medycznego obecnych, dostępnych w trakcie, kiedy szczepił się Leszek Miller czy Krystyna Janda. Te opowieści obronne rektora WUM-u o tym, że one by się zmarnowały, nie mają krzty prawdy. No dobrze, ale prawda jest taka, panie pośle, że mamy już kilka tysięcy dawek zmarnowanych. No i pytanie, dlaczego? Czy tutaj są kontrole? Czy państwa interesuje to, jakim cudem kilka tysięcy dawek już trafiło do kosza na śmieci? Oczywiście każda dawka jest monitorowana. Od razu sprostuję, nie kilka tysięcy, tylko nieco ponad tysiąc. Już jest dwa tysiące, panie pośle. Okej, dobrze, może nie miałem najbardziej aktualnych informacji. Dobrze, dwa to na granicy kilku, więc nie będę się spierał. Na ponad 650 tysięcy osób zaszczepionych. Widać, że ten procent jest bardzo mały. Oczywiście każdej dawki szkoda. Większość tych dawek, z tego co dotychczas jest na bieżąco ustalane, to jest w większości uszkodzenie w transporcie. Staramy się my to minimalizować, starają się to minimalizować punkty szczepień. No zawsze jakiś procent, niestety tak będzie. No, życie nie jest idealne. Spodziewali się państwo tak szczerze, z ręką na sercu, że te szczepienia będą szły tak wolno?
cóż znaczy tak wolno? Myślę, że najpierw to powinniśmy. No jeżeli porównamy na przykład sytuację z Izraelem czy z Wielką Brytanią, bo z reguły te dwa kraje się porównuje, no to widać, że da się to zrobić szybciej, da się to zrobić lepiej. Zaraz pan oczywiście powie mi o dostępności dawek wynegocjowanych przez Unię Europejską, ale też są w Unii takie kraje, które radzą sobie ze szczepieniem szybciej niż my, więc oczywiście ja jestem ostatnią osobą, która będzie państwa rozliczać z tego, że te dawki szczepionek nie przychodzą w takiej liczbie, jak to było przewidywane. No tylko pytanie, czy trzeba było obiecywać, no a teraz są państwo z tych obietnic rozliczani. No miało być zdecydowanie więcej zaszczepionych osób niż jest w tej chwili. Przyzna pan, że ten wynik 650 tysięcy od 27 grudnia, to jest miesiąc za chwilę, no delikatnie mówiąc, nie jest imponujący. To po kolei. Rzeczywiście na część pytania sama pani redaktor sobie już odpowiedziała, ale to powiem jeszcze raz, żeby nie było, że siedzę tu tylko, żeby umilać program pod względem estetycznym, co zresztą jest mocno wątpliwe. Panie pośle, zaczyna pan być złośliwy? Nie chciałabym tego, bo wtedy ja też zacznę i to bez sensu. Przecież tu nie było żadnej złośliwości, to nie jest pani. Dobrze, proszę kontynuować. Rzeczywiście, Wielka Brytania i Izrael po pierwsze zaczęły szczepienia wcześniej niż Polska i inne kraje Unii Europejskiej, bo w owej Unii Europejskiej się nie znajdują. I absolutnie nie mówię, że bycie poza Unią jest plusem. Mówię, że jest to obiektywny czynnik, który pozwolił im szybciej rozpocząć szczepienia. Wielka Brytania zresztą rozpoczęła te szczepienia w trybie awaryjnym, który z kolei łączył się z podpisaniem umowy z producentem o braku odpowiedzialności za ewentualne niechciane i niepożądane reakcje ludzi na szczepionkę. My też tego nie chcieliśmy. Do tego specyfika Izraela, bo to Izrael jest tutaj tym wiodącym rzeczywiście krajem, jest taka związana z jego położeniem, z jego organizacją społeczną, państwową, która i to wpływa na te terminy szczepionek. Poza tym no Izrael na podstawie dwustronnej, bezpośredniej umowy z producentem, czyli z Pfizerem, otrzymuje te szczepionki w ilościach nieporównywalnych. No dobrze, ale to mamy Niemcy na przykład. Mamy Niemcy na przykład, panie pośle, które są w Unii Europejskiej, które dostają tyle dawek, ile przewidziała umowa, przy której, jak rozumiem, byliśmy, którą negocjowaliśmy także w związku z tym, już zostawmy Izrael, Wielką Brytanię, faktycznie tutaj jest prawda, one są poza Unią Europejską. Natomiast, no mówię, no w Unii Europejskiej są kraje, które sobie radzą z tym zdecydowanie lepiej, więc pytanie, z czego to wynika, bo to chyba nie jest kwestia no, wyłącznie dostępności dawek, ale też samej organizacji szczepień. Pan minister Dworczyk cały czas przekonuje, że absolutnie nie, że my tę przepustowość mamy nawet na 11 milionów, no ale prawda jest taka, że kiedy te szczepionki jeszcze były, no to wiele dawek leżało w Agencji Rezerw Materiałowych. Rozumiem, że trzeba było zostawić rezerwę dla drugiej dawki, ale tych szczepionek było zdecydowanie więcej niż potrzeba było ich przetrzymywać dla drugiej dawki, więc czy państwo gdzieś tam po tym miesiącu po prostu usiedli i zaczęli sobie analizować, czy gdzieś po państwa stronie nie nastąpił jakiś błąd i czy nie ma gdzieś jakiegoś elementu, który trzeba by było poprawić, usprawnić, czy nie mają sobie państwo absolutnie nic do zarzucenia? To znowu kilka spraw po kolei. Pierwsza, jeśli chodzi o całość Unii Europejskiej. Rzeczywiście jest kilka państw, gdzie to tempo jest nieco większe. Trzy lub cztery, dokładnie rzecz biorąc. Zawsze jest pole do poprawy i na pewno będziemy się starać to robić. Nie zdążyłem tego powiedzieć wcześniej. Mhm. Cała ta strategia jest strategią elastyczną. Ona będzie dostosowywana w miarę potrzeb, w miarę zmieniającej się sytuacji. To jest sprawa pierwsza. Druga, jeśli mówimy o Niemczech i dostępności szczepionki, no to nie da się nie wspomnieć o tym, że to właśnie Niemcy jako pierwsze wyłamały się z tej unijnej umowy, złamały zasadę solidarności i rozpoczęły własne negocjacje i własne tak, zakupy. Tak, ale tu chodzi, ale te zakupy będą wykorzystywane, panie pośle, dopiero po zakończeniu tego unijnego programu. To są negocjacje już na późniejszy czas, a nie na bieżące szczepienia, tak żebyśmy byli absolutnie w porządku i żebyśmy mówili jak jest. Rzeczywiście te negocjacje trwają, ale one dotyczą dawek, które będą wykorzystywane dopiero za jakiś czas. Tak czy siak, mamy jeszcze dodatkową sytuację związaną z chwilowym, mam nadzieję, że chwilowym, ograniczeniem dostaw czy zmniejszeniem dostaw przez producenta. Tutaj
tę sprawę podnosił i w liście do szefowej Komisji Europejskiej i na szczycie w zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki, bo jeżeli producent nie wywiązuje się z umowy, ta sprawa musi być zbadana i trzeba. No właśnie, jest jakaś odpowiedź na te interwencje premiera Morawieckiego, czy na razie bez. Jest zapowiedź Komisji Europejskiej, że będą podjęte kroki w celu realizacji umów, które podpisała Komisja Europejska z producentem. A wiadomo, kiedy te kroki nastąpią i wiadomo, kiedy te dostawy będą większe, czy na razie nie wiadomo? Pani redaktor, ja nie jestem rzecznikiem Komisji Europejskiej, więc trudno mi odpowiadać. Nie, no tylko pytam, czy otrzymali pytanie. Państwo takie informacje po prostu? No przecież to jest oczywiste, wiem, że pan na jest razie otrzymaliśmy, na razie otrzymaliśmy zapewnienia Komisji Europejskiej, że takie działania zostaną podjęte. Liczymy, że będą podjęte bez niepotrzebnych opóźnień. I sprawa trzecia, rzeczywiście dostępność szczepionek. Do tej pory przy szczepieniu grupy zero, czyli tej grupy związanej z ochroną zdrowia, nie było najmniejszych problemów z dostępnością szczepionki. Tyle, ile dany punkt szczepień zamówił, tyle od razu Agencja Rezerw Materiałowych wysyłała. I rzeczywiście tam jest ta rezerwa dodatkowych 50%, znaczy 50% z tego, co do nas docierało, żeby zapewnić drugie szczepionki. I to tylko ta rezerwa jest tam. Jeżeli chwilowo było nieco więcej, to dlatego, że nie było to jeszcze zamówione przez szpitale. Więc tutaj w tym momencie mamy sytuację taką, kiedy już otworzyliśmy te szczepienia powszechne dla całej populacji, najpierw 80+. Tutaj rzeczywiście pojawia się wąski gardło w postaci dostępności dawek. Jak no dobrze, panie pośle, a czy gdziekolwiek jeszcze jest jakieś inne wąskie gardło? Już to my mamy zgodę co do tego od początku, że nie mamy wpływu na liczbę dawek szczepionki. Tylko czy gdzieś państwo jeszcze widzą jakiś błąd, niedociągnięcie, że coś trzeba przeorganizować? Gdzieś jeszcze jest coś, co trzeba poprawić po tym miesiącu? Już doświadczenia czy zupełnie nie? Czy jedynym kłopotem jest liczba dostępnych dawek? Liczba dostępnych dawek jest problemem głównym i podstawowym. Oczywiście są kwestie techniczne, które są cały czas ulepszane. No chociażby jest ciągle poszerzana przepustowość infolinii. Rozważane są rozwiązania technologiczne, które by to usprawniły. Na przykład wprowadziliśmy przecież możliwość zarejestrowania się przez SMS. Na samym początku takiej możliwości nie było. Więc cały czas jest monitoring i nadzór nad tym procesem. I tam, gdzie leży to po naszej stronie, tam są wprowadzane zmiany, jeżeli jest to konieczne. No dobrze, ale to, że seniorzy na przykład dostają rejestrację na szczepienie kilkaset kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, to nie jest kwestia braku dostępności szczepionki, tylko kwestia chyba słabej organizacji, prawda? A takie sytuacje, no wiemy, że zdarzają się dość często. O sytuacjach akurat kilkuset kilometrów nie słyszałem, bo chętnie to sprawdzę, jeżeli pani redaktor powie, tak, o jaki przypadek chodzi. No to akurat chodzi o przypadek mojego znajomego, no więc nie mam tutaj, że tak powiem, możliwości powiedzenia, jak się ta osoba nazywa, ale jest z Warszawy i dostała skierowanie na szczepienie 200 kilometrów od Warszawy właśnie, z czego oczywiście skorzysta, bo chce się zaszczepić. Natomiast pytanie, czy tutaj nie warto byłoby sprawdzić rzeczywiście po prostu jakoś przeorganizowania dostępności szczepionek w poszczególnych przychodniach czy miejscach szczepień? Bo zdajemy sobie sprawę, że ja do tej pory słyszałem o przypadkach kogoś z Warszawy, kto na przykład miał możliwość zaszczepienia się w Siedlcach. To też nie jest oczywiście miejsce zamieszkania, ale nieporównanie bliżej. No ale to nie jest tak daleko. O tym właśnie mówię. No, z pewnością ma na to wpływ również wielkość miasta. I tutaj rzeczywiście będziemy analizować te przypadki tak, żeby jak najwięcej osób mogło zaszczepić się w swoim miejscu zamieszkania. Przy okazji warto też powiedzieć i cieszę się, bo wiem, że sam Super Express od kilku dni takie informacje przekazuje, że w jaki sposób się można zarejestrować i bardzo istotna jest ta informacja teraz, żeby unikać niepotrzebnych wyjść do przychodni, że mówimy jasno, czekamy z nowymi terminami na nowe dawki szczepionek. I każdy, kto zgłosi się na infolinię lub wyśle SMS-a, dostanie informację, kiedy te szczepionki i nowe terminy będą dostępne. Nie ma konieczności, żeby starsze osoby szły osobiście do
do... Tak, to o tym też piszemy. Panie pośle, a pan już wysłał taką swoją chęć zaszczepienia, no bo to jeszcze nie jest kwestia rejestracji, ale młodsze osoby też już mogą się, no, w cudzysłowie powiedzmy, rejestrować i dostają taką zwrotną informację o tym, że zostali zapisani i że trzeba czekać na szczegóły, kiedy przyjdzie ich kolej, wtedy będzie podany termin. Pan już to zrobił, czy jeszcze nie? Bo wiem, że rzecznik rządu tak. Tak, oczywiście ruszył ten system 15, bodajże 16 rano, albo jeżeli to. A robił pan sobie symulację tego w internecie, takim tym kalkulatorze szczepionkowym, kiedy, jeżeli to tempo będzie takie jak w tej chwili, kiedy pan się zaszczepi, czy nie robił pan? Nie, nie robiłem tego, bo takie kalkulatory no, rzeczywiście są dość interesujące, może pod względem rozrywkowym, ale one nie biorą pod uwagę wszystkich danych. To jest raczej nie jest to miarodajne źródło. To raczej horror, nie rozrywka. Dobrze, panie pośle, idziemy dalej. Czy dla niektórych horrory też są rozrywki? Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec Jadwigi Emilewicz, czy sprawa została zamknięta i zamieciona pod dywan? Na pewno nie została zamieciona pod dywan sprawa, o której pisały i donosiły wszystkie media w Polsce przez kilka dni. Trudno mówić o takiej sprawie, że została zamieciona pod dywan. Ale to tylko dzięki mediom nie została zamieciona pod dywan, panie pośle. Taka prawda? No tutaj pewnie moglibyśmy prowadzić dyskusję. Jedno jest pewne, sprawa była głośna. Ewentualne konsekwencje to będzie decyzja władz klubu. W tym momencie nie ma jeszcze żadnych podjętych decyzji na ten temat. No wiem, że pani premier też zdaje sobie sprawę, że nawet jeżeli było to działanie nie łamiące prawa, no nie było to politycznie właściwe i myślę, że też się do tego odniesie. No właśnie, bo na razie jakoś tak niechętnie się do tego odnosi. Skończyło się na jednym oświadczeniu, nawet bez słowa przepraszam. Ja rozumiem, że to zależy od tam dyscypliny partyjnej, całej procedury, która zostanie uruchomiona, tylko panie pośle, dlaczego to trwa tak długo? Przecież ja pamiętam sytuację różnych wyskoków i wykroczeń posłów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy trzeba było podjąć różne decyzje. Niejednokrotnie z Karolem Karskim jako rzecznikiem dyscypliny partyjnej rozmawiałam i ja wiem, że takie procedury też potrafią iść zdecydowanie szybciej. Czy to nie jest tak, że państwo, bo naprawdę jest takie wrażenie, bez złośliwości, ale że państwo te sprawy odwlekają po prostu, że ona była na tyle głośna, że jednak ewentualny brak konsekwencji lub też konsekwencje no powinny zostać wyciągnięte zdecydowanie szybciej. No przecież to już któryś tydzień trwa. Zatem tak, po pierwsze pani premier Emilewicz nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc no ale tutaj, klubu PiS. Dyscyplina partyjna. Tak, ale to są zupełnie odrębne kwestie. Będę teraz nudny i będę wchodził w sprawy proceduralne. No dobrze, proceduralne. Ja wiem, że ja się powołam na Karola Karskiego, ale doskonale wiemy o co chodzi, no, że procedura tak. To procedura. Karol jest członkiem Karski. Klubu Prawa i Sprawiedliwości pani Jadwiga Emilewicz, więc no, rozumiem, że sprawa nie jest bliźniacza, ale jednak pewnie procedura jest niezwykle zbliżona. Więc jest to odrębna procedura, nie znam jej tak dokładnie jak procedury partyjnej. Tak jak mówiłem, na tę chwilę żadnych decyzji jeszcze nie ma. A co do szybkości działań, już niezależnie od tego, o jakiej instancji mówimy, to jest związane również z powagą występku. W tym wypadku mówimy o odpowiedzialności politycznej, bo z tych informacji, które już dzisiaj znamy, raczej do złamania prawa tam nie doszło. No rzeczywiście było to działanie, do którego pochwalić nie można i myślę, że wszyscy politycy powinni być bardzo wyczuleni na to, biorąc pod uwagę, że te obostrzenia, które dotyczą wszystkich, na to, żeby nie sprawiać nawet najmniejszego wrażenia, że chcą by traktować ich inaczej niż reszta. Panie pośle, niż mówi pan, że powaga tego występku jest dość duża. W związku z tym zapytam o pana opinię. Pana jako członka Prawa i Sprawiedliwości, pana jako członka klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Gdyby pan był w takiej komisji dyscyplinarnej, to uważa pan, że jaka decyzja powinna zostać podjęta? Mówiąc krótko, za taki poważny występek, jakie konsekwencje powinny spotkać Jadwigę Emilewicz? I pytam teraz wyłącznie o pana opinię. Mówiąc o powadze występku, miałem na myśli to, że jest ona jednak nieco mniejsza niż sytuacje, w których mogłoby dojść do złamania prawa. Tam jednak ta waga tego przewinienia byłaby dużo większa. Tutaj
Jak mówię, nie mamy żadnych informacji, żeby prawo złamane zostało. Uważam jednak, że oczywiście, jeżeli jesteśmy w rzeczywistości politycznej, to pewne konsekwencje polityczne, nawet jeśli symboliczne, nagana czy zwrócenie uwagi, mogą wchodzić w grę, bo chodzi o jasny sygnał, że wszyscy jesteśmy równi i wszystkich nas obowiązują. Panie pośle, oczywiście możemy mówić, że nie doszło do złamania prawa, ale jednak obeszła pani premier to prawo i zrobiła, wydaje się, że z takiego politycznego punktu widzenia dla państwa jeszcze gorszą rzecz, w tym sensie, że ośmieszyła wasze własne przepisy. Przepisy, które są wprowadzane przez rząd Zjednoczonej Prawicy. I to przyzna pan, że dla takiej powagi, z jaką społeczeństwo powinno traktować państwa decyzje, było bardzo niedobre, bo ona sama pokazała, jak obejść to, co jest wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. No. To powiem jeszcze raz, że z tych informacji, którymi ja dysponuję, również od samej pani premier, nie wynika, żeby tam miało miejsce złamanie, czy nawet obejście nie, no, wpisanie synów na listę dopiero kiedy odzywają się dziennikarze, to rzeczywiście nie jest obchodzenie prawa, panie pośle. Pani redaktor, to jest rzecz dodatkowa i poboczna. Kluczowe jest to, że zgodnie z przepisami prawa, według moich informacji, wymagana jest licencja dla klubu organizującego i dla osoby szkolącej, osoby prowadzącej dla uczestników, no właśnie tutaj moje informacje są inne. Słyszał pan o Polskim Związku Przeciągania Liny. Teraz mamy tylu reprezentantów szykujących się na Igrzyska Olimpijskie, że będziemy chyba mieli największą reprezentację w historii i na świecie. Więc może my tej liny tutaj też specjalnie nie przeciągajmy. Tak jak mówię, ja mam takie informacje, jeżeli pani redaktor twierdzi absolutnie, że również zawodnicy mają taką konieczność, zweryfikuję to jeszcze. To nawet Polski Związek Narciarski o tym mówił. Panie pośle, czyli rozumiem, że, bo już chciałabym wątek Jadwigi Emilewicz zamknąć, raczej nie mamy się spodziewać jako opinia publiczna wyrzucenia Jadwigi Emilewicz z klubu PiS. Tak jak powiedziałem, żadne decyzje dotyczące reperkusji dyscyplinarnych w ramach klubu parlamentarnego nie zostały jeszcze podjęte. I to jest wszystko, co ja w tej chwili mogę powiedzieć. Nie powiem ani, że będzie tak, ani, że będzie inaczej. Jadwiga Emilewicz, tak jak wspomniałam, pokazała trochę, jak obchodzić to wprowadzone przez państwa prawo. Z tego korzystają inni w tej chwili bardzo mocno. Nie przestrzegają też obostrzeń przedsiębiorcy, którzy zaczęli już masowo otwierać swoje biznesy, restauracje, siłownie, kluby, twierdząc, że nie mają odpowiedniej pomocy od rządu, w związku z tym muszą ratować się sami. Panie pośle, wy jesteście chyba w bardzo trudnej sytuacji władzy, która wydaje jakieś prawo i to prawo jest nieprzestrzegane przez obywateli. To jest bardzo niebezpieczna dla władzy sytuacja, no bo kiedy władza nie ma autorytetu i kiedy obywatele tej władzy przestają słuchać, to ona się po prostu robi śmieszna. Przede wszystkim w bardzo niebezpiecznej sytuacji jesteśmy wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy przedstawicielami władzy, czy jesteśmy przedstawicielami jakiejkolwiek innej grupy społecznej, czy jakiegokolwiek innego zawodu. I ta niebezpieczna sytuacja związana jest z epidemią koronawirusa. Ona jest z nami już prawie rok, ale najwyraźniej powtarzania i przypominania nigdy dość. I tutaj nie chodzi o to, jak władza jest odbierana, czy jest lubiana, czy nie jest lubiana, jakie są poczucie członków rządu. Tu chodzi o to, żeby za wszelką cenę ratować życie i zdrowie Polaków. I o ile ja doskonale rozumiem frustrację, żal, złość przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić swoich biznesów, to samo dotyczy również pracobiorców, pracowników, bo przecież to nie jest tak, że gospodarka składa się wyłącznie z przedsiębiorców. Są również osoby, które tam pracują, które również mogą mieć poczucie niepewności dotyczące swojej przyszłości. O tyle, i będę to powtarzał zawsze, najważniejsze jest życie i zdrowie Polaków. No, jeśli chodzi o pomoc, ludzie nie mają z czego żyć, więc ich życie też jest zagrożone, panie pośle, to trzeba też o tym myśleć, prawda? Bo oczywiście to są bardzo ważne słowa, wszyscy powinniśmy apelować o solidarność społeczną, to tylko co zrobić z człowiekiem, który traci biznes swojego życia i mówi, że po prostu jeżeli nie otworzy tego biznesu, to umrze z głodu. No to są naprawdę bardzo poważne sprawy. Ja jednak uważam, że w sytuacji, kiedy już ponad 170 miliardów złotych zostało przekazane do polskich przedsiębiorców i na ochronę miejsc pracy, słowa o tym,
że brak pomocy są nieco zbyt daleko. Panie pośle, ale pan sobie może to uważać. Nikt panu tego nie zabroni. Tylko co innego na papierze, jak mamy napisane 170 miliardów złotych, a co innego, jak pan odwiedzi poszczególne biznesy. Znane są wypowiedzi już pana Andrzeja Starnowa bodajże, który ma bardzo dużą restaurację i kiedy policzył sobie pomoc, którą otrzymał, wyszło 200 zł na miesiąc. Panie pośle, no to oczywiście ja rozumiem, że budżet to nie jest worek bez dna, że nie jest z gumy. Natomiast no, ta pomoc jest zdecydowanie za mała i nawet Kamil Bortniczuk, który był u mnie w piątek, stwierdził, że zrobiono bardzo dużo błędów, które natychmiast trzeba naprawić, chociażby jeżeli chodzi o te kody PKD tak zwane, które eliminują część przedsiębiorców z możliwości otrzymania tej pomocy. Panie pośle, no tam wiele rzeczy nie zadziałało, taka jest prawda, ludzie są na skraju w tej chwili. To może zróbmy krótkie podsumowanie. Tarcze ta kryzysowa i finansowa, ponad 170 miliardów bezpośrednich transferów, zwolnienie z ZUS-u, dopłat do pracodawców, dodatków postojowych. Do tego mamy uruchomioną tarczę 2.0 teraz, 13 miliardów złotych. Która miała być wypłacona w styczniu, będzie w marcu najwcześniej. Dokładnie kierowaną do tych branż, które są najbardziej dotknięte obostrzeniami. I tutaj rzeczywiście zgoda z Kamilem Bortniczukiem, trzeba weryfikować, czy ten katalog wykonywanych działalności jest aktualny, jeśli nie, trzeba go aktualizować. To oczywiście. Do tego na przykład już wielu z nas nie pamięta wprowadzony w wakacje bon turystyczny, który również pomaga właśnie tym branżom gastronomicznym. No, słucham, co pani? No bo pan mówi o bonie turystycznym, 500 zł, który można wykorzystać tam przez jakiś czas. No ja to wszystko rozumiem, oczywiście, tylko mówię, papier to jest jedno, a praktyka to jest drugie. Panie pośle, może warto po prostu się spotkać z tymi przedsiębiorcami. Może na przykład prezydent Andrzej Duda, Aleksander Kwaśniewski o tym kilkanaście minut temu mówił wcześniej, powinien być takim łącznikiem między środowiskiem przedsiębiorców, bo my daleko nie zajedziemy. My przecież daleko nie zajedziemy na tym, panie pośle, że wy będziecie mówić, bardzo pomogliśmy, a przedsiębiorcy będą mówić, nie pomogli prawie wcale lub w ogóle. Jan Maria Jackowski powiedział ostatnio, że pomoc rządu dla przedsiębiorców tak realnie jest niewielka lub praktycznie żadna. To jest dokładny cytat. Panie pośle, no można się zachwycać tym, co się zrobiło, ale może warto jednak weryfikować to z żywym człowiekiem po prostu. Wtedy będzie chyba z korzyścią dla wszystkich. Ale przede wszystkim, pani redaktor, warto się trzymać faktów i kilka faktów pozwoli pani, bo nikt nie zachwyca się tym, co zostało zrobione. Stwierdzamy jedynie, że w porównaniu na przykład z kryzysem w latach wcześniejszych, gdzie przeznaczono na walkę z nim 9 miliardów złotych, my przeznaczyliśmy już na same tarcze ponad 170 miliardów. No ale to są nieporównywalne kryzysy, więc nie ma co porównywać tutaj. Sami państwo o tym mówią, że ten kryzys jest nieporównywalny zupełnie, że żaden rząd nie był w takiej sytuacji jak państwo. Bardzo proszę. Bo ja zapowiedziałem kilka faktów, na razie podałem jeden. Druga sprawa. W ciągłym kontakcie z organizacjami, z przedstawicielami przedsiębiorców są zarówno ministrowie, jak i wspomniany przez panią prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent wielokrotnie mówił, że spotykał się z przedstawicielami przedsiębiorców. Zresztą, kiedy przekazywał zastrzeżenia jednej z grupy przedsiębiorców, to wszyscy przedstawiciele opozycji robili sobie z tego powodu z prezydenta żarty. No to nie jest chyba odpowiedzialna postawa. I rzecz ostatnia, jeśli chodzi o kwoty, które są przekazywane poszczególnym przedsiębiorcom. Naprawdę, średnia tych kwot to jest kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy. Jeżeli ktoś rzeczywiście utracił dochody, jeżeli wykazał to w porównaniu do zeszłorocznego PIT-u, otrzymywał to wsparcie z tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju. Panie pośle, przecież doskonale pan wie, że duża restauracja w Warszawie, sam czynsz to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, więc co to jest za pomoc dla takiego przedsiębiorcy, który musi utrzymać pracowników, który musi opłacić czynsz, który musi opłacić utrzymanie tej restauracji, no, co, no to jest mało. Ale pani redaktor, no to jest niedogodność średniej. Ona nie wyłapuje wszystkich przypadków i dlatego, kiedy o tym mówiłem, proszę nie łapać mnie za słówka. Dobrze, panie pośle. Wspomniałem, ale pani redaktor... Ale panie pośle, dobrze, Ale jedno zdanie dokończę. No, dobrze, ale proszę nie krzyczeć, bo mi ucho odpadnie zaraz. Proszę, bardzo proszę. Ja mówię zupełnie spokojnie. Proszę bardzo, panie pośle. Staram się tylko zostać usłyszany. Przed chwilą wspomniałem o tym, jaki to jest mechanizm. Wykazujemy zeszłoroczne
przychody, dochody i w odpowiedni, adekwatnie do tego otrzymujemy pomoc z PFR. Więc ten wspomniany przez panią restaurator, który ponosi takie nakłady i stosownie do nich ma straty, stosownie więcej może otrzymać. Panie pośle, starczy. Już wiem, że musimy kończyć, a jeszcze o dwie rzeczy muszę pana zapytać, dlatego naprawdę proszę o krótką odpowiedź, bo ja z kolei naprawdę nie chcę też przerywać panu i wchodzić w słowo, ale niestety to jest program na żywo i jego tempo też ma swoje wymogi. Jedna sprawa. Chciałabym, żeby pan skomentował słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział w wywiadzie ostatnio, że właściwie powinniśmy być jako obywatele szczęśliwi z tego powodu, że policja podczas protestów nikogo jeszcze nie zabiła. I to był taki dowód na profesjonalizm polskiej policji. Czy pan prezydent, według pana, trochę się zagalopował jednak? Nie znam w 100% kontekstu. Jak rozumiem, był on być może nieco sarkastyczny. Jak sądzę, polska policja jest jedną z lepszych w Europie. Ja nie pytam o ocenę policji, pytam o ocenę słów pana prezydenta, panie pośle. No, pod względem faktograficznym są one zgodne z prawdą i tak jak mówię, nie widziałem tej wypowiedzi, więc trudno mi oceniać ją wyrwaną z kontekstu. Jeśli jednak porównamy na przykład działania policji francuskiej w czasie protestów, jasno jak na dłoni widzimy różnicę. Dobrze. Panie pośle, i na sam koniec jeszcze jedna sprawa, bo o to widzowie bardzo mocno dopytują. Jakie są i będą losy tej ustawy zaproponowanej przez resort sprawiedliwości, podpisaną przez część polityków i posłów PiS. Mam oczywiście na myśli tę kwestię niemożności odmówienia przyjęcia mandatu przez obywatela. Wiemy, że to bardzo daleko idące kontrowersje wzbudziło. Pytanie, jaki los jest i będzie tego projektu? Czy rzeczywiście państwo mają zamiar go przez parlament przeprowadzić w takiej formie? Dzisiaj rozmawiamy o nim w ramach Zjednoczonej Prawicy i ostatecznie jeszcze się okaże, jaka będzie jego forma. Niemniej chcę podkreślić jedną rzecz, bo oczywiście to wszystko jest kwestia nazewnictwa. Można mówić, że to jest projekt uniemożliwiający odmowę mandatu, a z drugiej strony, i to będzie równie zgodne z prawdą, można mówić o tym, że jest to projekt dający każdemu możliwość podjęcia decyzji, czy taki mandat chce przyjąć. Bo dzisiaj, gdy przyjmiemy mandat, nie ma już dla nas odwrotu. Musimy go zapłacić. Ale to jest nasza decyzja. To jest nasza decyzja, panie pośle. To jest ta różnica. I my nie musimy udowadniać swojej niewinności. Jedno zdanie dokończę. Dzisiaj, jeżeli bezpośrednio w rozmowie z policjantem zdecydujemy się na przyjęcie mandatu, często spiesząc się gdzieś, nie ma dla nas odwrotu. W tej nowej sytuacji każdy będzie miał 7 dni na podjęcie decyzji. Czy tak. Szczególnie jeżeli płaci, będzie na wakacjach nad morzem z dziećmi, to wtedy będzie musiał jechać do Warszawy na przykład, żeby w ciągu 7 dni zająć się zbieraniem dowodów i udowodnianiem swojej niewinności przed sądem. Panie pośle, czy według pana takie prawo powinno wejść w życie, czy nie? Nie, pani redaktor, to jest nieprawda, co pani mówi. Jak to nie? No jest 7 dni na odwołanie. No 7 dni na złożenie odwołania, które można wysłać nawet mailem, nawet z nadmorza, a nie 7 dni na cały proces i na całe postępowanie. Panie pośle, czy panu ten projekt się podoba? Czy uważa pan, że on jest godny tego, żeby go procedować? Uważam, że jest wart przyjrzenia się i będzie miał wpływ i tak jak mówię, na możliwość na spokojnie podjęcia decyzji, czy się ten mandat należy, czy się nie należy. Będzie miał wpływ prawdopodobnie na mniejsze obłożenie w sądach, bo również ma zdjąć część obowiązków sądów. To może wtedy prokuratorów nie trzeba będzie wysyłać kilkaset kilometrów od domu. Ale mówimy, pani redaktor, o procedurze administracyjnej. Tam prokurator nie jest zaangażowany. Dobrze, wiem. Przecież to taka złośliwość trochę była, panie pośle. Nie ma pan wrażenia, że Zbigniew Ziobro mści się na prokuratorach tych, którzy się z nim nie zgadzają? Nie mam takiego wrażenia. Nie ma pan takiego wrażenia. Ma pan takie wrażenie jak część polityków PiS, na przykład Bolesław Piecha, który ostatnio powiedział, że Zbigniew Ziobro raczej powinien zacząć się pokazywać reformy i efekt swojej reformy, a nie bardzo daleko idące polityczne ambicje. Ma pan podobne wrażenie? No z pewnością reforma sprawiedliwości jest procesem i tutaj jest naturalne, że Ministerstwo Sprawiedliwości są tym politycznym czynnikiem wiodącym. Ostatnio Sebastian Kaleta powiedział u mnie, że to państwo są hamulcowymi tej reformy i że oczekuje, takie były słowa, jako wiceminister sprawiedliwości, że koledzy z PiS bardziej się zaangażują w reformę. Tak, trudno mi domyślać się, co dokładnie
mógł mieć na myśli. No, z tego co wiem, wszystkie do tej pory ustawy reformujące polskie sądownictwo zostały przez PiS. Tak, ale według pana ministra Kalety one były głównie kosmetyczne. Głównie kosmetyczne i to za sprawą Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Więc pytanie, czy rzeczywiście jakieś takie większe zaangażowanie i większe wsparcie Zbigniew Ziobro od PiS-u dostanie? Nie słyszałem tych słów. Nie dam się tutaj, pani redaktor, wciągnąć w jakieś wewnątrz naszego ugrupowania dywagacje czy spory. Minister Sprawiedliwości ma wsparcie wszystkich partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Na Radzie Koalicji była mowa o konieczności kontynuacji reformy sądownictwa, więc tutaj nie widzę żadnych niedogodności. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, już wydawca krzyczy na mnie, że muszę kończyć, pewnie jakieś obowiązki pana wzywają, także dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, chociaż ja mogę jeszcze długo. A, może pan jeszcze długo, dobrze, ale to umawiamy się już na kolejny raz w takim razie, panie rzeczniku. Bardzo dziękuję raz jeszcze, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Z Radosławem Foglem, jak państwo słyszeli, rozmawialiśmy trochę o polskich przedsiębiorcach i o tym, że oni właściwie sami w tej chwili znoszą lockdown, bo rząd poniekąd, jak twierdzą, nie pozostawił im innego wyboru. I o tym, że Polacy właśnie sami znoszą lockdown i że biorą sprawy w swoje ręce, opowie państwu dzisiaj Adam Federw. Będzie dobrze, zapraszam. Koniec lockdownu. Polacy sami otworzyli gospodarkę. Restauracja w Zakopanem, kolejka na pół krupówek. Więc rząd już chyba w Polsce nie rządzi, a nawet nie udaje, że nad czymkolwiek jeszcze panuje. Myślisz, że wszystko na mieście jest zamknięte? Błąd. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej donosi, że w około 20 tysiącach lokali w całej Polsce można już zjeść i wypić na miejscu. Ta mapa otwartych lokali jest już nieaktualna, bo ruszyła lawina i ciężko to wszystko ogarnąć. Rekrutacja, zostań testerem smaków. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pracować u nas jako testerzy smaku. Jeżeli ktoś nie lubi surowej ryby, woli polską kuchnię, no to może oczywiście testować żur, rosół czy góralski schab. Co kto lubi, nie trzeba oczywiście zatrudniać się jako tester. Można wziąć udział w kursie picia piwa. Dostaje się certyfikat, to można sobie potem wpisać do CV. Chyba najbardziej atrakcyjną ofertę przygotowała pijalnia wódki oraz piwa. Można się zapisać na narodowe szkolenie BHP. Należy wypełnić formularz. I tak właśnie wygląda to szkolenie. Czyli dokładnie tak, jak zawsze wyglądają szkolenia BHP. A policjanci robią za kelnerów, no tak to niestety wygląda. Rodzice wysyłają starsze dzieci do szkół, no bo wystarczy tylko napisać oświadczenie, że w domu nie ma warunków do nauki. Na stokach narciarskich pełno kursantów, na przykład wyciągi Klepki w Wiśle zapraszają na zajęcia sportowo-edukacyjne. Sabat Krajno to samo, pensjonaty i hotele pootwierane. A to już klub w Nysie, to nie jest impreza taneczna, ale spotkanie budujące struktury partii Strajk Przedsiębiorców. Co trzeba zrobić z PiS-em? Jeszcze musieli! Kolejki są jeszcze dłuższe od tych doszczepień. To młodzież w kolejce na parkiet, gdzie można zostać członkiem ugrupowania politycznego, a to emeryci w kolejce na szczepienie. I tu nastroje raczej nieprzychylne rządowi, ale najgorzej jest w tych barach i restauracjach na hasło, którego członkowie PiS-u nie lubią i nie można im się dziwić, 10% rabatu. Albo takie coś, mamy burrito, taco, a polski rząd mamy... No i tu napisali, gdzie mają, ale ja to zamazałem, bo to jest bardzo nieeleganckie słowo. Mogę jedynie zdradzić, że niestety polscy przedsiębiorcy mają rząd dokładnie tam, gdzie cały ten lockdown. Elegancki, jak zwykle, i kulturalny Adam Feder specjalnie dla państwa wróci jutro, tak samo jak my, bo dziś już kończymy super raport. Bardzo państwu dziękujemy. Poniedziałek za nami.
daliśmy radę. Jakoś Państwo też, jak widzę, bardzo licznie zgromadzeni dziś i na Facebooku, i na YouTubie, i na naszej stronie głównej. Bardzo dziękujemy. Kamila Biedrzyska, Michał Kozłowski, cała ekipa Super Raportu kłania się nisko jak zwykle i zapraszamy na spotkanie jutro o godzinie 9:00. Jeszcze stąd, jeszcze z serca redakcji. W środę wracamy już do studia. Także wszystkiego dobrego, dziękujemy, dobrego, spokojnego dnia. Do zobaczenia jutro. We'll be right back.